Dobra, ja kończę pytania, jakie się macie, bardzo proszę. Dobry wieczór, nazywam się Robert Błonikowski. Ja mam pytanie do pana prezesa, może niezwiązane z nadchodzącymi wyborami uzupełniającymi, ale też z wyborami, które będą się w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Tak pokrótce, chciałem, żeby poznać pana opinię na temat pana Donalda Trumpa, który być może zwycięży w tych wyborach. Druga sprawa. W Wielkiej Brytanii była tam jakiś czas debata na temat, by ewentualnego zwycięzcę wyborów pana Donalda Trumpa nie wpuszczać na teren Wielkiej Brytanii z wizytą. I z taką inicjatywą wyszedł między innymi pan Mariusz Max Kolonko, który stworzył taką inicjatywę, aby zaprosić pana Donalda Trumpa nie jako pierwszego, żeby na tą swoją pierwszą podróż, tak, zagraniczną nie przyjechał do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii, ale żeby przyjechał do Polski. I czy pan prezes może by taką inicjatywę na przykład poparł? I trzeci taki aspekt, już tak pół żartem, pół serio, czy pan Donald Trump pasuje do partii Korwin? Dziękuję. Proszę pana, to jest rzecz, to się dzieje w USA, to jest rzecz szokująca. W Stanach Zjednoczonych dokoduje się podstawowa jakaś zmiana. Na pierwszych trzech miejscach w partii republikańskiej, która zresztą wygra te wybory, bo ludzie mają dosyć socjalizmu, pana Obamy, na pierwszych trzech miejscach znajdują się ludzie, którzy na polskiej pozycji powiedzieli tak, to jest pan Trump, to jest tak amerykański cookies, na drugim miejscu jest pan Ted Cruz, to jest taki Korwin-Mikke, na trzecim miejscu jest pan Rubio, to taki Wipler, powiedzmy, czyli mówi to samo co Korwin-Mikke, tylko tak ładnie, łagodnie, tak się, tego już jest ewentualnie do tolerowania przez establishment. Prawda? Jest szok w partii republikańskiej, bo tam się kradnie. To jest demokracja, gdzie się kradnie oczywiście pieniądze, tak samo jak w Polsce, jak wybory wygrywa druga partia, to z 1,5 miliona ludzi traci posady i 1,5 miliona zwolenników tamtej partii zajmuje ich miejsce. Demokracja to jest teoria łupów, łupy się z siebie zbiera. No i teraz nagle przychodzą jacyś ludzie, pan Cruz, który jest człowiekiem uczciwym i od razu mówi, że u niego nie będzie jakichś takich obsztosów, prawda? Pan Trump, który sam jest miliarder, więc nie będzie kradł, prawda? Więc może innym też nie pozwolić kraść. Jest nieszczęście, przecież jak się kradło jak był Bush, prawda? Jak był Bush, to przecież tam była wojna w Iraku, przecież koncert Halliburton, którego wiceprezesem był pan, znaczy tam jakimś, grad nadzorczy był pan Cheney, wiceprezydent, prawda? Armia płaciła Halliburtonowi $2 więcej za galon ropy niż mu płaciła gdzie indziej. No, tak się kradło pieniądze, na żywca zupełnie. No, i tak to jest przyjęte w demokracji. To nagle przychodzą jacyś dziwni ludzie i partia republikańska robi co może, żeby ani Trump, ani Cruz, broń Boże, no Rubio jeszcze może być, ewentualnie ten Rubio, ten trzeci, no ewentualnie. No, chcieli zrobić Busha prezydentem. Słuchajcie, Trump wydał do tej pory na kampanię 14 milionów dolarów, a Jeb Bush wydał 124 miliony i miał 6% w poparciu i się wycofał. No dziwnego, po wyczynach jego ojca, który przecież pierwszy zaczął drukować pieniądze, prawda, i zrobił aferę, jego brata, który się też podobnie przypisał, prawda, przecież jak w wyborach powiedział read my lips, no more taxes, patrzcie na moje usta, nie będzie więcej podatków. Po roku już prosił nowe podatki. No, są oszuści, nie? I partia republikańska chciała koniecznie, żeby Bush, jak nie Bush, no to tam każdy, no ewentualnie ten Rubio, no, no. A ci są z tyłu i na pierwszym miejscu jest pan Trump i pan Cruz. Ja jestem zwolennikiem pana Cruza, a nie pana Trumpa, ale pan Trump ma jedną ważną cechę. Jeżeli wygra Trump, to nie będzie wojny światowej, natomiast jeżeli wygra pani Clintonowa, to ręka, noga mocno na ścianie. Więc bardzo się bym bał wygranej pani Clintonowej. Także czy wygra Trump, czy Cruz, to wojny światowej nie będzie. Nie będzie, więc możemy spać spokojnie. Moim zdaniem Trump nie wygra. On wbrew pozorom, to jest takie złudzenie, że on bardzo dobrze wypadł w tym super czwartku. On dostał mniej niż oczekiwał sam i jest masowana akcja przeciwko niemu. Pamiętajcie, że już 1/4 Stanów głosowała, więcej niż 1/4, bo 15 to jest więcej niż 1/4, 51, prawda? A nie ma jeszcze ćwierci delegatów na konwencję. Także moim zdaniem nie wygra, ale jeżeli wygra Cruz, to też będzie dobrze, nawet moim zdaniem lepiej.
lepiej. Czy dla Polski jest to dobrze? W myśl koncepcji, że Polska powinna mieć dobre stosunki z Rosją, to jest to dobrze. To jest dobrze dla Polski, bo no, mamy w tej chwili taką sytuację, gdzie jacyś szaleńcy, którzy twierdzą że tutaj Rosjanie tam zamordowali prezydenta i tak dalej, robią co mogą, żeby podbechtać, prawda? Podbechtują Amerykanów, żeby jeszcze Amerykanie sprawdzili tutaj jakieś rakiety, prawda, żeby wszystko, żeby tej Rosji dowalić. Zupełnie serio w tym PiS-ie są ludzie, którzy mówią tak. Okej, niech będzie wojna światowa, Amerykanie mają lepsze rakiety i przeciwrakiety, zginie tam 10% Amerykanów, prawda, zginie 20% Polaków, ale zginą wszyscy Rosjanie, bo ich obłożą, prawda, i będzie świetnie. Otóż no ja jakoś dziwnie, ale się nie piszę na tego typu koncepcje, bo jak mówił Roman Dmowski, są Polacy, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Otóż ja się do tych Polaków nie zaliczam. I z tego powodu pan Trump, który no, otwarcie mówi, że nie da wciągnąć w jakieś wariackie antyrosyjskie poczynania, jest dla Polski korzystniejszy. Ale pan Cruz też nie jest tego. On jest raczej izolacjonistą, on nie będzie się pchał w jakieś awantury wojenne. Także spokojnie. Byle tylko nie wygrała pani Clintonowa.